będzie w nowym filmie, w którym upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze odpowiem na pytania związane z tym modelem torebki Louis Vuitton, to jest Speedy 30, którego mam już pół roku, może dłużej, co zresztą widać po odcieniu tych rączek, które już ściemniały. I po drugie pokażę wam, co mam w mojej torebce. Bardzo lubię oglądać ten tak u innych dziewczyn, szczególnie jeżeli okazuje się, że w torebce mają bałagan i wtedy cieszę się, że nie jestem sama. Ja specjalnie się nie przygotowywałam do tego filmu, także tę torebkę noszę od kilku dni na zmianę z inną torbą Louis Vuitton, Neverfullem. Ja go zabieram na spotkania służbowe, tudzież w te dni, kiedy muszę mieć przy sobie komputer, bo on się tam mieści i nie muszę dodatkowej torby z komputerem zabierać. Przechodzimy do zaglądania, nurkowania w mojej torebce. Otwieramy. Jak widzicie, ona ma bardzo piękny kształt. Generalnie ten model torebki jest trudny, ponieważ ona ma miękkie dno, ale jest na to sposób, o którym opowiem wam tak naprawdę na końcu tego filmu, bo tę rzecz będę wyjmować właśnie wtedy, kiedy inne rzeczy już będą na zewnątrz. Przepraszam za mój głos, ale jestem przeziębiona. Jeżeli będą lekkie drgania, to również muszę was przeprosić, ale konstrukcja, na której stoi teraz aparat, jest naprawdę szczytem moich możliwości. Dobra, postaram się tę torebkę trzymać tak, abyście mniej więcej widzieli, co tu jest i mogli zanurkować. Ona ma jedną wielką przestrzeń i mini kieszonkę tutaj z boku. Może od tej kieszonki zaczniemy. Tutaj mam klucz do samochodu i tutaj mam jakąś wizytówkę. Co to jest za wizytówka? Agencja Rozwoju Gdyni. Jakaś osoba z tego miejsca. I tak, mam rachunki z OBI. Mamy tutaj preparat do zabijania kleszczy w ogrodzie, rękawice gospodarcze i spryskiwacz. Także bardzo interesująca rzecz w damskiej torebce. Drugi rachunek jest z kina, Cinema 3D. Bilet normalny, fotel VIP, bilet 27, fotel 4. Byliśmy na Deadpoolu dwa dni temu, chyba tak. Wizytówka mojej pani prawnik. Co ona tutaj robi, ta wizytówka? Nie wiem. Rachunek za McWrapa z McDonalda. Bywa i tak, że zjem czasami McWrapa, ale bardzo go lubię. Chusteczki takie fajne, małe z Rossmana. I kosmetyczka, moja ulubiona kosmetyczka marki Mana Mana. To jest projektantka z Gdyni, której właścicielką jest Marcelina. Znamy się od wielu lat i uwielbiam wszystko, co ona robi, a szczególnie te kosmetyczki. Także postaram się większość linków do rzeczy, o których mówię, zostawić wam na dole. I teraz zobaczcie, ile ja mam w sobie szminek. Wiecie, ile to waży, jakie to jest ciężkie? To jest po prostu, ja nie wiem, gdzie tu jest logika, po co mi te wszystkie szminki. I zacznijmy od tego, co mam na ustach. I to jest to, W7 Velvet Secret. Taka piękna, matowo satynowa pomadka w odcieniu czerwieni, który myślę, że ładnie wygląda przy jasnych włosach i jasnej karnacji. I to jest mój mili kolor Vino Tinto. Także taka szminka. Kolejna to nudziak z firmy Clinique w kolorze 01 Normus Nude. I ona jest taka wyciskana i tutaj wychodzi produkt, taki błyszczyk. To jest na takie dni, jak mam mocny makijaż oczu. Kolejna szminka i to jest chyba już trzecie moje opakowanie i też już jest na wykończeniu. Maybelline, mój ulubiony nudziak wszechczasów, 715 Choco Cream i to jest ta seria Color Sensational. Od wielu lat wracam do tej szminki, mimo że mam wiele innych, teraz na jakiś czas ją kupuję. I to jest szminka, jeżeli chodzi o nudziaki, której używam najczęściej. Kolejny nudziak Naked. Wykończenie Shein firmy Sleek, ona jest genialna, muszę wam pokazać swatche, zaraz wam też może od razu pokażę tą Maybelline, one są troszkę podobne, obie są kremowe, piękne, pięknie się mienią, mają super formułę, o, widzicie, ta jest troszkę jaśniejsza i ma więcej, ona się bardziej mieni na taki jaśniejszy kolor, ta jest taka, to jest taki prawdziwy nudziak, obie uwielbiam. Kolejna rzecz to jest puder firmy Max Factor w takim ładnym złotym opakowaniu z wygodnym lusterkiem i ja pozwolę sobie teraz go użyć, bo jest gorąco. Numer 002 Ivory, także ciepłe dni wróciły do Gdańska i moja twarz po prostu od razu to pokazuje, od razu to zdradza, ale ja nie mogę ukryć po prostu, czy jest zimno, czy jest ciepło, bo od razu po mnie widać.
bardzo, bardzo fajny produkt, matuje skórę i wchłania nadmiar sebum. Tak, także bardzo fajny kompaktowy puder do torebki. Mój długopis Parkera do podpisywania różnych umów zazwyczaj. Szminka L'Oreal czerwona 350 Color Rich. Kolejna pomadka W7 nudziakowa, tylko to jest seria Skinny Lipping. Nude Lip, nie, ona się nazywa Lip Arty, sorry. I tutaj kolejna, niemalże taka sama. Nie, ta jest bardziej różowa. Apples and Pears. Pears czy Pears? Jak się powinno to przeczytać? Napiszcie mi na dole. Bo nie wiem, nie pamiętam. I kolejny nudziak, i ta jest podobna. Lip Ouch. Mój ulubiony nudziak z tej firmy. Pomadka Smashbox, która z czasem się bardzo zepsuła. Bad Apple. Uwielbiałam tę szminkę i ten kolor, ale ostatnio jak jej użyłam, byliśmy z moim bratem i bratową na kolacji i drinku i cały czas miałam tę szminkę na zębach i oni co chwilę się z mnie śmiali i skończyło się tak, że ją zmyłam z ust, także na pewno ją wyjmę po tym filmie z kosmetyczki, nie będę do niej wracać. Mam ją jakiś czas, nie wiem, może pół roku i to jest niemożliwe, żeby ona się zepsuła, bo po prostu ta jej formuła się zmieniła, a kolor jest obłędnie piękny, więc bardzo jest mi tej szminki żal. No ale no nie daje się już nosić spokojnie. Nieudany zakup firmy Sephora, te pomadki, to jest nudziak i ona się nazywa, to jest ta seria Lip Stories, Landing in Shanghai. To jest nudziak, który jest mega słaby, słaba jest ta pomadka, ona się wylewa poza usta, nie nawilża ust i w ogóle bardzo mnie rozczarowała. I ostatnia nowość, którą testuję, Golden Rose Creamy Lip Color, taki piękny odcień różu, takiego brudnego, bardzo elegancki, w ogóle nie jest to tandetny róż, 110, taki classy, naprawdę. Czyli tak, to odkładam na bok, rachunki wyrzucam, nie potrzebuję tego wszystkiego. Tego też nie potrzebuję, od razu posprzątamy. I to też wyjmuję, bo i praktycznie nie używam, nie wiem co ona tu robi. A te wszystkie, wiecie co, może jednego tego nudziaka też wyjmę, po co mi dwie. O, tego wyjmę, a zostawię tą Lip Out, bo ona jest ekstra, no i od razu lżej, od razu lepiej. Dobrze moi kochani, co tutaj dalej? Tu jakiś kabel mi wystaje z torebki i to jest kabel do iPhone'a. Tak. O, są jakieś okulary, jest pudełko firmy Icon, ale one chyba są puste. Dokładnie, bo jak ja przychodzę do domu, to okulary zawsze kładę do takiego pudełeczka w przedpokoju, także to jest puste. Mój telefon z case'em z AliExpress. Ja case bardzo często kupuję na AliExpress i je lubię. Ten jakościowo jest świetny, bardzo ładny, taki no zwyczajny, z napisem Girl, you are a boss. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. Chociaż nie widać tego napisu, jak ja rozmawiam, bo go zasłaniam, ale jakość sprawdziłam crash testami, bo kilka razy spadł mi ten telefon na różne powierzchnie płaskie i nic się z nim nie stało. Doskonale ochronił ten case cały telefon. To jest opaska mojej córki. Nie wiem, co ona tutaj robi i jak to jest możliwe, że ja z nią chodzę. Ale ona tutaj jest. Oliwia mi czasami daje różne rzeczy do przechowania. Klucze do mieszkania z brylokiem od mojej najwspanialszej kredki, dekretka 1. Uwielbiam go, mimo że troszeczkę ta mordka jednorożca się przybrudziła, ale wciąż jest piękny, także... Nie, to po prostu się powinno chyba leczyć już na tym etapie. Jest też portfel, który dostałam od mojego męża już dawno temu. Kolejny pokrowiec na... To jest śmieszne, ale... To jest kolejny pokrowiec na okulary, w którym nie ma okularów, ale są dokumenty do samochodu. On się tutaj zamyka i te dokumenty tu są bezpieczne, sztywne i się nie wyginają, bo jak ja je nosiłam w portfelu, to zawsze miałam obdarte brzegi. A tutaj... Jest to płaskie. Ostatnio jak miałam kontrol i zatrzymali mnie, zresztą bardzo mili funkcjonariusze policji, to wyjęłam, otworzyłam, wyjęłam dokumenty, miałam je pod ręką, szybko je znalazłam, także bez najmniejszego problemu. A to jest ciekawostka, nie wiem skąd to tutaj jest, to jest centymetr z Leroya. Fajnie, nawet nie wiedziałam, a przyda mi się. Chociaż kiedyś jak zrobiłam w sklepie Net-a-Porter zakupy, to oni mi przysłali taką fajną wysuwaną miarkę, dzięki której mogę, nie wiem, zmierzyć sobie na szybko obwód jakiejś części ciała, jak zamawiam jakieś rzeczy przez internet, także mam fajną miarkę.
ale gdybym się zgubiła, poza tym to może mieć zawsze przy sobie, jej nie wyjmuję. Mgiełka do ciała, taka malutka z Hollistera, ten zapach jest przepiękny. Jak on się nazywa? Gdzie tu jest nazwa? Nie wiem, gdzie tu jest nazwa, ale pokażę wam go z bliska. To jest zapach taki... O Jezu, uwielbiam to. Słuchajcie, jak stoisz w korku i jest... Nie mogę się ruszać. Jest duszno i używasz takiej mgiełki, to od razu człowiek się czuje lepiej. Żałuję, że nie mam takiej miniaturki do twarzy. Muszę sobie kupić czy załatwić. Avène ma takie małe do twarzy i też zawsze latem. Uwielbiam mieć w torebce, bo w ogóle też spryskanie twarzy, jak jest tak duszno i ta twarz się tak poci i jest taka zagrzana, to dostaje taką... ma taką ulgę, taki niesamowity komfort i od razu się czujemy lepiej. Jak ja używam tej mgiełki, to też się czuję dużo lepiej. Już widać po niej delikatnie zużycie, bo było kilka takich gorących dni, więc takie odświeżenie w ciągu dnia zamiast perfum, rewelacja. I ten zapach chwilę się utrzymuje na skórze. Także super. Kolejna rzecz, która zawsze wzbudza wiele emocji, kiedy ją wyjmuję w towarzystwie różnych ludzi, to jest krem do rąk bananowy Holika Holika, który uwielbiam. I teraz sobie zmażę tutaj wszystko, bo będę miała rozmazane słocze na dłoniach. Uwielbiam ten krem, lekki, bananowy. Zobaczcie, to jest po prostu, to jestem ja. To jestem cała, cała ja. To jestem cała ja, ale cała ja zawsze ma chusteczki przy sobie, więc... Teraz to zmyjemy w razie, gdyby ktoś włączył film na przykład pod koniec i by zobaczył takie bordowe dłonie, nie wiedziałby dlaczego. Myślę, że teorie mogłyby być naprawdę różne i niektóre byłyby niezwykle niepokojące. O tak. Nie wiem czemu to zrobiłam, ale to był impuls. To był impuls. Dobra, nie jest tak, ty jeszcze trochę. Teraz wyglądam jakbym obierała buraki. Więc mi to w ogóle jakoś strasznie nie przeszkadza, bo bardzo lubię buraki. Znaczy obierać nie lubię, ale jeść uwielbiam. Ale gdyby ktoś tak pomyślał, lepiej żeby ktoś pomyślał, że obierałam buraki niż... Dlaczego mi swędzi wtedy, kiedy smaruję się kremem, no? Wszystko naraz. Lepiej żeby ktoś pomyślał, że właśnie obierałam buraki niż że zrobiłam sobie słocza, którego rozmazałam bezmyślnie. Bo miałam taki impuls. Następna rzecz, która nie jest EOS-em. Zaginęły mi gdzieś moje EOS-y i mam przy sobie zawsze taką polską pomadkę Biotek, która jest średnia. Ona jest bardzo twarda, chociaż zużycie jest duże, bo ona dobrze nawilża usta, ale nieprzyjemnie się jej używa. O, także mam ją teraz przy sobie w ramach takiego zastępstwa za EOS, żeby usta mieć nawilżone. Kolejna beznadziejna rzecz to są gumy Halls z takim sosikiem w środku. Ten sosik jest fajny, jak on tak wystrzeli w ustach i odświeża, ale ta guma tak szybko traci smak i się robi taka ohydna, rozmemłana, coś czego totalnie bardzo, ale to bardzo nie lubię. To jest smak Ice Rush, że nie polecam tej gumy nikomu. Jednak tradycyjne gumy Orbit to jest najlepsze dla mnie rozwiązanie. Mamy tutaj dwie rzeczy, jeszcze w sumie jedna tutaj przebija kolor, o której muszę wam powiedzieć. Złamany baton Dobra Kaloria, kakao i orzech, który mam przy sobie na czarną godzinę, ale ta czarna godzina nie nadchodzi, bo ja teraz planuję mniej więcej swoje posiłki i tak myślę z wyprzedzeniem, gdzie będę w porze posiłku i po prostu zapewniam organizmowi w tym czasie coś do zjedzenia, żeby mieć energię i broń Boże nie dostać migrany, bo jak długo jestem głodna, to zaczyna boleć mi głowa. Kolejna rzecz, którą dostałam chyba od Sylwii, Shimmer Lotion, taki rozświetlacz w moim opakowaniu, jeszcze go nawet nie otworzyłam. Ostatnio Sylwia podzieliła się z nami, ze mną i z Sawcią produktami, których nie używa i właśnie sobie od niej to wybrałam. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać na skórze, także zobaczymy razem. Aha. W ogóle tego nie widać. Dziękuję Sylwia za wspaniały prezent, taki bardzo dyskretny. W ogóle, naprawdę, także można to zużyć jako, nie wiem, balsam do ciała?
Ale tu się nic nie mieni, także dziękuję bardzo, bardzo, bardzo fajny. I ostatnia rzecz to jest taka wkładka do tego modelu torebki. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Ona jest sztywna i torebce nadaje kształt. Możecie ją kupić na przykład na eBayu. I teraz włożę kilka rzeczy z powrotem, takich cięższych, żeby wam pokazać jak tragicznie ta torebka wygląda bez tego dna, tak jak ją właśnie kupujemy. Ten model, uwaga, jesteście gotowi? Zobaczcie, to i tak jeszcze nie jest tak źle. O, tak jak gdzieś, o. I teraz, to wszystko tutaj, zobaczcie, wisi, ona traci swój kształt i wygląda jak po prostu jakaś torba z ceraty. Ja tę torebkę generalnie noszę właśnie tak tutaj na zgięciu ręki albo w dłoni. Brakuje mi bardzo często paska, można kupić model z paskiem, on jest dużo droższy, ale też wygodniejszy, bardziej funkcjonalny. Więc tak, jak będziecie sobie kupować tę torebkę bez paska, to od razu warto zamówić właśnie ten element do dna, taki usztywniacz, bo on jej jakby nadaje cały, jakby on nadaje sens w ogóle noszenia i użytkowania tej torebki. O, przez to, że ona nie ma przygródek, jest średnio wygodna, dość długo szukam rzeczy, które są tutaj w środku, bo wszystko jest wymieszane. Ale i tak ją bardzo lubię, bo jest ładna i pasuje mi do wielu stylizacji. Także kochani, to koniec. Jestem ciekawa, czy film wam się podobał, czy miło spędziliście ze mną czas. Koniecznie napiszcie mi o tym na dole. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania związane z tym konkretnym modelem torebki, jeżeli chodzi właśnie o jego użytkowanie, pojemność i funkcjonalność. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zostawiajcie je na dole. Postaram się sukcesywnie odpowiadać. Dziękuję, że oglądaliście i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! I'll save a this in stereo. Don't wanna miss the most time. We blasting through these skylights. Check off the